Cześć. W tej lekcji powiemy sobie na temat akordów barowych. Nie są to akordy, które gra się w barach, w pijalniach piwa, no nie. Chodzi od pojęcia bar, czyli poprzeczka, sztabka. Chodzi o to, już zresztą powiedzieliśmy sobie już na temat pierwszego palca. Pierwszy palec się kładzie po prostu w poprzek gryfu. Więc właściwie on już nam stanowi to coś, co tutaj się nazywa strunnik, to jakby tą poprzeczkę, ten pierwszy próg, który musimy stworzyć z niego, żeby zagrać akord. Bo jeżeli mieliśmy na przykład akord A-dur, który zagraliśmy po prostu 0, 2, 2, 2, to jeżeli chcielibyśmy zagrać akord A-is-dur, to po prostu musimy zrobić poprzeczkę na pierwszym progu. Oczywiście o akordach jeszcze sobie będziemy mówili, natomiast samo robienie poprzeczki jest dość takim elementem trudnym. A dlaczego trudnym? Bo dużo ludzi mówi, o ten akord barowy, o matko, jakie to jest trudne. To jest dlatego trudno, wiesz dlaczego? Dlatego, że dużo osób ma gitary niewyruglowane. Albo ma na przykład starą gitarę klasyczną, znalezioną gdzieś na strychu, gdzie akcja strun nad pierwszym progiem jest gdzieś centymetr. I nie dziwota, że nie da się takiego akordu za bardzo zagrać i ręka strasznie później boli, prawda? Więc jeżeli mamy dobrze wyrugowaną akcję strun, jeżeli na pierwszym progu gdzieś jest jakiś, powiedzmy, milimetr odstaje od progu, od tego druta, to wystarczy lekko docisnąć i już akord wychodzi, brzmi. Zrobimy sobie ćwiczenie takie. Połóż pierwszy palec w poprzek całego gryfu, dociśnij go i zagraj teraz, oczywiście idąc tym ułożeniem dłoni, o którym mówiliśmy w pracy lewej ręki, przejdź poszczególną, każdą pojedynczą strunę. Jak jest czysty dźwięk, tak jak teraz, przejdźmy na drugi próg. Ok. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. I tak po kolei to trzeba przegrać. Spróbować, posiłować się. Tu trzeba pewien wysiłek wyłożyć, ponieważ my musimy mimo wszystko złapać w poprzek cały gryf. Ważna wskazówka. Tak jak przy pojedynczych dźwiękach, robimy poprzeczkę tuż przed drutem. Oczywiście, tuż przed drutem robimy poprzeczkę, wtedy jest najłatwiej, że zagramy w drugim końcu progu. Od razu słychać, trzeba się dużo bardziej nasiłować. Gramy przed drutem danego progu. Brzmi wspaniale. Schematy, które będziemy potrzebowali, zamieszczone będą w formie PDF-a poszczególnych akordów. Jednak bardzo ważnym elementem jest to, że mamy cztery główne schematy akordów barowych, które możemy zastosować do zagrania tych akordów open, czyli otwartych. Te akordy open, dlaczego otwarte? Otwarte dlatego, że po prostu jeżeli ja używam na przykład akordu G-dur, to te struny, używam struny, tutaj wybrzmiewają mi struna trzecia i czwarta, pusta. I stąd się nazywają open. Ciężko na przykład zagrać, nie zagram akordu gis w ten sposób. Bo coś tu jest nie tak, ani ais. Owszem, brzmienie może być ciekawe. Ale mimo wszystko wtedy tworzymy już zupełnie inne akordy. Metoda czterech akordów za pomocą poprzeczki bara. Akord A-dur, który możesz już znać, a który będziemy jeszcze robili, na pewno znasz. 0-2-2-2, tak jak pokazałem, open. Czyli na drugiej, trzeciej, czwartej strunie trzy palce układamy, trzy najcieńsze palce, czwarty, trzeci, drugi układamy na drugim progu, prawda? Dźwięk toniczny w tym akordzie, to jest ważne, czyli pierwsza pozycja akordu za pomocą poprzeczki bara, to jest taka, gdzie używamy struny piątej A
jako root note, czyli dźwięku głównego. Dźwiękiem głównym tego akordu A-dur jest jaki dźwięk? A-dur, brawo. A dźwięk A jest pustą struną piątą. Jeżeli chcielibyśmy zagrać inny akord, nie A-dur, tylko na przykład C-dur, to musimy dokładnie ten układ palców, czyli zauważ, jeżeli bym położył tutaj na tym strunniku palec, to tak jakbym robił poprzeczkę już na tym zerowym. Jeżeli chciałbym zagrać akord C-dur, to musiałbym znaleźć na strunie której? Piątej. Na strunie piątej A dźwięk C. A jest pusta, A is B, C. Czyli na trzecim progu robię właśnie tą poprzeczkę. I wychodzi akord C-dur. Na piątym progu będzie D-dur, więc właściwie możemy dzięki temu zagrać wszystkie akordy chromatycznie po kolei, chromatycznie, czy po prostu dźwięk po dźwięku. Akord A-dur, akord A-is-dur, B-dur, C-dur, C-dur, D-dur, Gis, E, F, Fis, G, Gis, A. Zagrałem 12 akordów durowych, więc można powiedzieć: wow, wspaniale, że nie muszę tych wszystkich tu układów znać, bo ja mogę się przesuwać. Oczywiście inaczej brzmi akord G-dur tutaj, czy tam, co to było, Fis-dur czy F-dur, niż tu. Za chwilę sobie to powiem jeszcze. No po prostu, bo jest inna wysokość. Tutaj mamy wysoko oktawę, prawie wyżej niż tutaj. Teraz dobra. Root note stanowi nam dźwięk z piątej struny. Piąta struna A. Graliśmy akordy durowe. Teraz byśmy chcieli zagrać akord molowy. Akord molowy A, jaki był? 1, 2, 2. O tym sobie jeszcze oczywiście powiemy. To był molowy, smutny. Poprzeczka byłaby jakby tutaj, gdzie jest ten strunnik. Teraz z kolei, gdybyśmy chcieli zagrać akord A-is, to po prostu robimy na pierwszym progu, bo jest A, A-is. I gramy. B. C. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że układamy inaczej palce niż do akordu. Jeżeli grałeś wcześniej akord molowy A z użyciem pierwszego palca, to musisz się przestawić na to, że pierwszy palec musi być wolny. Pierwszy palec musi być tym palcem, który kładzie się jako poprzeczka. Teraz czyli mamy dwa tryby. A-dur z poprzeczką tu, A-mol z poprzeczką tu i się przesuwamy, robiąc poszczególne inne tonacje, prawda? A-is, B-c-cis. Teraz jak mamy? Przykład akordu E-dur, gdzie root note, czyli tym głównym dźwiękiem, jest dźwięk pustej struny E, czyli pustej struny szóstej. Oczywiście, jeżeli tu układę na drugim progu, jeżeli miałbym zagrać 0-3-3, to oczywiście nie będzie wtedy akord E-dur, tylko będzie jakiś inny akord, zresztą średnio brzmiący. I tutaj analogicznie, jeżeli byśmy chcieli sobie obcykać. Dobra, poprzeczka barowa, czyli jakby kładziemy na tym strunniku na pustym progu. Jest akord E-dur. Jeżeli chcielibyśmy zagrać akord F, dobra, musisz to wyciąć do tego momentu, kiedy mówię, że to były dwa sposoby akordów. Na strunie piątej. Czyli tak, poznaliśmy sposób tworzenia akordów dur i mol, gdzie głównym dźwiękiem tonicznym jest dźwięk na strunie piątej, tak? Czyli na strunie piątej, gdzie jest dźwięk pustej struny A. Teraz byśmy chcieli zrobić to samo, tylko na przykładzie akordu E dur. Akord E-dur to jest po prostu szósta, 0, piąta, 2, czwarta, 2, trzecia, 1. Na tym progu kładziemy paluszki. Możliwe, że już nawet znasz ten akord. I analizując
poprzedni wywód. Słychać, że to jest durowy akord, wesoły. Robimy poprzeczkę na przykład na pierwszym progu. Wtedy na pustym jest E, na pierwszym jest F. Na drugim będzie Fis. Na trzecim będzie G. Na czwartym będzie Gis. Na piątym A. Na szóstym Ais. Naturalnie teraz możemy zrobić drugi tryb akordu, czyli molowy. E mol to po prostu jest 0, 2, 2, 0. Czyli po prostu w ten sposób. I na tej samej zasadzie kładziemy tą poprzeczkę. Czyli na pierwszym progu będzie F mol. Na drugim Fis. G. Gis. A. Więc widzisz, możemy zawrzeć wszystkie 12 tonacji akordowych dzięki tej poprzeczce. Tu możemy w obrębie jednego progu możemy zagrać, w obrębie na przykład pierwszego progu możemy zagrać już 4 dźwięki. W obrębie dwóch to jest, już mamy 8. Więc to jest bardzo fajna technika, tylko twoim zadaniem domowym będzie poprawne wykonywanie tej poprzeczki, o której mówiliśmy. Czyli po prostu łapanie samej poprzeczki bez zastanawiania się, jak tutaj ułożyć palce. Po prostu zagrania, omiecenia wszystkich i zagrania pojedynczo każdego. Ponieważ gramy dwa tryby, akordowo i arpeggiowo poniekąd. Więc tak przećwiczone akordy barowe muszą być zrobione i widzimy się w następnej lekcji. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.